Hej, witam Was w nowej serii na moim kanale Niestraszne. Słuchajcie, każdy człowiek ma jakąś fobię. I o ile fobie już same w sobie potrafią nas wyniszczyć, to niestety, ale ludzie robią wszystko, żeby jeszcze bardziej nas przestraszyć. Niektóre reklamy potrafią być na tyle niepokojące, że wręcz straszne. I powodują na pewno koszmary, jeżeli zobaczy to jakieś młodsze dziecko. Pamiętacie, jak mówiłam o tym fisielu, innym kisielu? Patrząc na kanały innych youtuberów, zdałam sobie sprawę, że tych reklam jest znacznie więcej. Na wstępie chcę powiedzieć, że dopiero w następnym odcinku będę kombinowała jakiś lepszy program nagrywania i będę pokazywała Wam te reklamy, a dzisiaj po prostu dam Wam link do reklamy, którą dzisiaj omówię. Pamiętajmy również, że w dawnych czasach, znaczy no wiecie, nie tyle tak bardzo dawnych, ale kilkadziesiąt lat temu, albo może raczej kilkanaście lat temu, były inne możliwości technologiczne niż teraz i trzeba też brać to pod uwagę. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić moje zdanie na temat opinii, tutaj sobie patrzę, jak to się nazywało, opinii Kinder Niespodzianki. Opinii na temat reklamy Kinder Niespodzianki. To jest ta stara reklama, o której mogliście wielokrotnie słyszeć, ja oczywiście dam Wam link. Jest tam postać, która jest humanoidem, bo wygląda jak jajko, ale ma twarz człowieka, która siedzi na murku i obiera z pazłotka jajko. Niespodziankę. Później ją zjada, wyciąga oczywiście wcześniej zabawkę i na końcu to coś, to jajko podobne coś, skacze z murku. Cała reklama może wydawać się creepy, bo ta postać wygląda naprawdę niepokojąco, ale kiedy oglądałam odcinek z pewnego youtubera, MontarX, na jego kanale i widziałam, jak on to nagrywa, to pomyślałam, no chwileczkę, ale jestem już teraz dorosła, no i kiedyś mnie to przerażało, ale teraz nie widzę w tym nic złego. Ja tutaj w żaden sposób nie chcę nikomu zaszkodzić, ale chciałabym wyjaśnić pewną sytuację. Wiem, że to jest tylko taka zabawa, że ma nas budzić niepokój, ale chciałam Was też uspokoić, bo ja mówię tu o młodszych widzach, którzy przez pomyłkę, na przykład przez przypadek właściwie, napotkały na tego rodzaju film, a później się boją. Tak samo było z fisielem, przecież skoro pierwsza wersja reklamy została wycofana, to coś musiało być na rzeczy, tak? I skoro to ta reklama została pokazana jako, nie mówię to oficjalnie, tylko o Kinder Niespodziance, skoro została pokazana jako straszna reklama, to coś jednak się musiało dziać, skoro później nie emitowano jej choćby w kolorach. Moim zdaniem owa reklama nawiązuje do wierszyka o Humpty Dumpty. Na pewno kojarzycie tą postać, ponieważ była taka produkcja jak Kot w butach, ten wiecie, Kot w butach ze Szleka. I był tam Humpty Dumpty, czyli humanoidalne jajko, które było przyjacielem tego puszka okruszka. Zacznijmy od tego, że Humpty Dumpty jest bohaterem wierszyka i przez parę dziesiąt lat, jeżeli się nie mylę, nikt nie mógł zgadnąć, kim jest owa postać, czyli ten Humpty Dumpty. Dopiero jakiś czas później zorientowano się, że ta postać to po prostu jajko, właśnie humanoidalne. Chciałam Wam również powiedzieć, żebyście podeszli do tej serii z dystansem, ponieważ to jest pierwszy odcinek z tej serii i bardzo chcę zawrzeć wszystkie informacje, przez to język mi się plącze i trochę się denerwuje. Więc po prostu będę na końcu robiła takie podsumowanie, oczywiście postaram się później nie okać, żebyście wszyscy wiedzieli, o co mi chodzi. No więc teraz podsumowując, owa reklama moim zdaniem nawiązuje do wierszyka o Humpty Dumpty, który był bardzo popularny w Anglii. Myślę, że nadal jest. Sami pewnie znacie tą postać, bo występowała w Kocie w butach. I tak naprawdę wykorzystano motyw Humptiego Dumptiego, no bo rozumiecie, jajko Kinder Niespodzianka jest z czekolady, a Humpty Dumpty jest jajkiem. Jajko, jajko, wiecie, o co chodzi, nie? Więc tak naprawdę jedyne creepy, wydaje się to creepy dlatego również, ponieważ to było w takich kolorach, że tak powiem, właściwie z braku kolorów. Jeżeli coś jest bardziej kolorowe, to wydaje się mniej niepokojące, a jeżeli kolory, a raczej ich brak były takie sobie, dodatkowo postać, która miała dawać takie wrażenie wesołego ludka, stała się, że tak powiem, wizerunkiem psychopaty,
To coś jest nie tak. Poza tym pamiętajcie, że to jajko wcale nie popełniło samobójstwa. Jeżeli moja teoria dotycząca tego, że jest to wierszyk o Humpty Dumpty jest prawdą, to pamiętajcie, co było w tym wierszyku. Przecież ten, jeżeli dobrze pamiętam, ten Dumpty spadł z tego murku, tak? Czyli moim zdaniem jest ta reklama nawiązaniem do wierszyka o Humpty Dumpty. Oczywiście możecie go sobie przeczytać, ten wierszyk. Ja zamieszczam link do tej reklamy w opisie. Mam nadzieję, że ta seria przyjmie się dobrze. Mam jeszcze kilka innych reklam, o których chciałam porozmawiać i oczywiście postaram się ogarnąć jakiś lepszy program do nagrywania, żeby Wam pokazywać te reklamy i próbować je jakoś wyjaśnić. Oczywiście też pamiętajcie, że to jest tylko moja opinia, żebyście podeszli do tego wszystkiego z dystansem, ponieważ ja tu w żadnym razie nie chcę wyjść na osobę, która wszystko bierze tak poważnie, bo po prostu pamiętajcie, że mogą natrafić na ten kanał o strasznych rzeczach osoby, które są młodsze i o których może to wywołać traumę. Podobnie było z Fisielem, czyli reklamą, która była w telewizji, z tą pierwszą wersją oczywiście, o której mówił Turpat, tą pierwszą wersją, która była w telewizji i z tego, co mówił Turpat, wiele dzieci bało się tej reklamy, więc jednak coś musi być na rzeczy. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie zobaczyć tę reklamę, zostawiam Wam link w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Piszcie koniecznie, czy widzieliście już wcześniej tę reklamę i co o niej sądzicie. Trzymajcie się, cześć!